Siemano, słuchajcie, udało się. Moja pierwsza długo wyczekiwana płyta, naprawdę udało się. Siemano, słuchajcie, nawet macha z tym ogonem, masakra. Chodź tu. Pełno włosów, nieważne. Siema, słuchajcie, jest taka sprawa. Udało mi się. Pierwszy raz, naprawdę bardzo długo wyczekiwany okres, udało mi się spełnić jedno ze swoich największych marzeń. Udało mi się wydać płytę. Wydałem ją własnym nakładem. Płyt jest 50 sztuk. Właśnie w tej paczuszce dzisiaj odebrałem. I co? I chyba zabieram się do otwierania. Zobaczymy, jak to wygląda. Bardzo solidnie zapakowana. Właśnie znalazłem foliki, które będę mógł zapakować płytę, ponieważ będzie ona generalnie. Dostanę ją w wersji odpakowanej. Jeżeli będziecie chcieli autografy, oczywiście wcześniej mogę się podpisać i zostawić na płycie. Zostawić na płycie swój podpis i dopiero ją zapakować ładnie, tak jak w Empiku. Jest. Są. Jest 50 sztuk mojej płyty. Maska. Nieznany autor, nieznany album. Znowu kot mi wskakuje. No chodź, chodź. Maska. Nieznany autor, nieznany album. Okładkę, generalnie wszystkie grafiki wykonał Szymon Windak. Świetne grafiki. Generalnie chłop rysuje wszystko tabletem, długopisem na tablecie ręcznie. Dopiero później przynosi to w świat wirtualny. Dlatego wychodzi to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nieznany autor, nieznany album. Dlaczego? Dlatego, że no przede wszystkim nikt nie wie generalnie, kim jestem. Bardzo mały rozgłos mam. Nieznany album, dlatego że myślę, że większym echem on się nie odbije. Z tyłu jest tracklista, jest to 8 utworów, które do tej pory były wszystkie już na YouTubie zaprezentowane. 8 utworów Maska. Są to takie jak Zabawka, Pistolet na wodę, z którego jestem mega dumny, Dzięki mamo mam się świetnie, Koktajl, To nie ja z Iwisem i z Arturem, Pierwszy, Pasterz oraz Tylko o tym. Generalnie jeżeli chodzi o podziękowania, również wszystko jest tutaj ładnie z tej strony opisane. Płyta, jak widać, ma taki sam wygląd jak i okładka, a na tacy jest oczywiście logo Maski. Płyta wydana własnym nakładem. Liczę na to, że się przyjmie. Liczę na to, że się przyjmie bardzo fajnie. Liczę na to, że się przyjmie dobrze przede wszystkim. Co mogę więcej powiedzieć? Jestem zajebiście zadowolony i chyba przede wszystkim jestem spełniony, bo udało mi się, tak jak mówię, spełnić jedno ze swoich największych marzeń. Ale to dopiero początek, bo już jestem w trakcie pracy nad drugą płytą. Jedno z tych marzeń, z celów na 2019 rok, zostało spełnione. Pozostały mi jeszcze dwa. Mam w planach zrobić jeszcze jeden krótki projekt. Tym razem myślę, że on będzie bardziej spójny niż to, co do tej pory wyszło. W planach mam również zapuścić włosy do tego poziomu, żeby zrobić sobie warkocze. Jestem w trakcie zapuszczania, dlatego siedzę w czapce. Szkoda latać w takich włosach potąd. No cóż, dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w drodze mojego, powiedzmy, tworzenia tego krążka, tego dysku. Jedną z tych płyt zostawię sobie. Pozostałe 49 sztuk jest dla Was.
Zapraszam do kontaktu ze mną, czy to na Facebooku, czy przez fanpage, czy personalnie, czy umówimy się gdzieś na ulicy, czy na Instagramie, czy na Snapchacie, gdziekolwiek, na YouTubie. Śmiało można pisać, płyty mogę dać do ręki, płyty mogę wysłać. No nic, dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że mnie wspieracie, a ja idę rozpakowywać to cudeńko u siebie na półkę. Narka.